Otwieram proszę Państwa, jest to trzecią sesję Gminy Stare Jeleń. Serdecznie witam Wójta Gminy, Panią Marię Kawałka. Witam Skarbnika Gminy, Panią Hejską. Witam Inspektor Panią Wasię Łebską. Serdecznie witam Proszę Nikolaj Radnych oraz Radnych naszej Gminy. 12 Radnych, co stanowi wymaga do podejmowania obrad Rady Gminy oraz do podejmowania prawomocnych uchwał. Otrzymaliście Państwo obrad. W związku z tym, że otrzymaliście Państwo go niedawno, pozwolę sobie go przeczytać. W punkcie pierwszym mamy otwarcie sesji stwierdzenia prawomocności obrad. W punkcie drugim zajmiemy się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Stare Jeleń na lata 2022-2027. Punkt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022. Punkt czwarty oświadczenia radnych. W punkcie piątym akt zamknięcia obrad 33 sesji Rady Gminy. Są wnioski? Nie. Są jakieś zmiany? Nie, nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zaznaczyć swój głos na przycisku. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty 12 głosami. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały z zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Stare Jeleń na lata 2022-2027. Proszę o zabranie głosu Pani Skarbnik. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Zanim Pani Skarbnik wprowadzi Państwa do zmian wieloletniej prognozy finansowej, bardzo króciutko spotykamy się w takim trybie nadzwyczajnym. Chciałam Państwu wyjaśnić, co jest tego przyczyną. Jesteśmy po przetargu na remont drogi Gorówko. W związku z tym, że najtańsza oferta znacznie przekraczała wartość kosztorysową, musimy dokonać zmian w budżecie poprzez dołożenie środków finansowych. Nie możemy czekać do końca czerwca, bo przypomnę termin realizacji tej inwestycji, a to jest związane z kolei też z inną umową, jest do 30 września. Stąd w takim trybie się spotykamy, bo chcemy tak jakby podpisać już umowę z wykonawcą. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2022-2027. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 7 273 zł i zwiększono wydatki o kwotę 187 393 zł, co jednocześnie spowodowało deficyt w wysokości 468,597,48 zł. I w związku z tym deficyt zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej i w związku z tym musimy wprowadzić zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję Państwu. Poproszę teraz Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu zaopiniowała powyższą uchwałę pozytywnie 4 głosami. Dziękuję. Poproszę o pytania. Ta 7283 kwota zwiększona do kwoty jeszcze podwójka, ale co to jest ta kwota? Panie Panu, zaraz na rozwiązanie budżetu, to dotyczy to dotacji celowej. Tak, ale tak, ogólnie, jeżeli jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej, ona jest po prostu ściśle związana z zmianami w budżecie. I tam jest zwiększenie dochodów, zwiększenie wydatków. Czy są jeszcze pytania? Jak kwotę budżetu trzeba na skali bezpieczeństwa? Wszystko zaraz powiem, że przy zmianie wieloletniej w zmianie budżetu. Będzie konkretna kwota, no to jest 135 070 zł. Na kwotę budżetu, jak to robi? To jest jedno przedmiot, bo to 320 zakładał podwyższenie 20% więcej założyliśmy, tak jakby wartość kosztorysową,
i dosłownie w kilku miesięcy aż po 130 kilka tysięcy ta najniższa oferta jest wyższa o wartości kosztorysowej. Czyli jakby nie patrzył w takim normalnym standardzie bez powiedzmy dodatkowych kilometr teraz 1 000 000 złotych będzie kosztował albo 1 200 000. Czy są jeszcze pytania? Przechodzimy w takim razie do głosowania i bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 15 głosami. Zajmiemy się teraz rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Proszę o uzyskanie swojej głosowania. Zmiana dotycząca budżetu na rok 2022. Tak jak wspomniałam, po stronie dochodowej to jest około 7283 zł i zwiększa się dotacja celowa zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego z 3 czerwca 2022 przeznaczona na zakup wyposażenia szkół, podręczniki, materiały edukacyjne lub inne materiały ćwiczeniowe. Po stronie wydatków właśnie transport zwiększa wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godówko o kwotę 135 070 zł. Tutaj jeszcze w administracji publicznej dokonują przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. One nie powodują ani zwiększenia, ani zmniejszenia w projekcie Polska Cyfrowa, to dotyczy cyberprzestrzeni w urzędzie. Tutaj jeszcze jest zmiana jedna, obsługa długu publicznego, zwiększamy niestety wydatki na spłatę odsetek za obligacje kredyty. Na rok 2022 w budżecie było zaplanowane 43 500 zł, ale ze względu na stopy procentowe drugi teren musimy w ciągu roku zapłacić dodatkowo na chwilowe, nie wiem jeszcze co będzie do końca roku. I dział oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego, właśnie przeznaczone na zakup wyposażenia szkół, podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie 7283 zł. Dziękuję, proszę o pytania. W uchwale jeszcze otrzymaliście Państwo projekt i do uchwały tej 230 z 31 maja Gmina Narodowa Rachunkowa poprosiła, żeby wprowadzić zmiany jeszcze, żeby to nie szło na rozpatrzenie. Bo zwiększaliśmy dochody dotyczące tamtej na tamtej sesji dotyczące napojów alkoholowych, tak zwane małpeczki, to było tam około 23 000 zł. I w związku z tym po prostu trzeba było taki poprosić, żeby był zapis wprowadzony, żeby stara się dochody na całe alkoholówkę 91 217,24 zł, w tym wydatki 79 817,24 na problemy związane właśnie z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 11 400 na inny program przeciwdziałania narkomanii oraz dostała się dochody w kwocie 737 624 zł z tytułu opłat za gospodarowanie dochodami komunalnymi, a wydatki 820 416 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania dochodami komunalnymi. A tylko dlatego, że w tamtej sesji też wypłaciliśmy 2500 zł na szkolenie dla pracowników, którzy zajmują się odkładami komunalnymi. Dlatego proszę może te zapisy wprowadzić do tej uchwały. Dziękuję, proszę pytania. Mam pytanie, a co są wydane pieniądze na projekt z profilaktykę i tak jak powiedzieliście, ustalać ustawał program działania przeciwdziałania przyjmie się uzależnienia i wtedy za każdą taką opinię dwóch biegów złożone tą opinię, prosimy za każdą opinię 2 razy 130 zł. Potem jeszcze do sądu prosimy za to, że wniosek płynie tam 100 zł, pobierają. Ale tak, tylko tak naprawdę nie są te środki, bo są oznaczone i na nic innego nie.
nie można i przeznaczyć tylko i wyłącznie na działanie przeciwko zostaje i ona przechodzi na następny rok. Ona jest nie do uprzenia. Tak, znaczy, tak na przykład jak mam środki na koniec roku i w tym ja muszę zaznaczyć, ile środki dotyczą na przykład właśnie niewykorzystane z tego danego roku. I one przychodzą na następny rok, są nie do uprzenia. Tylko i wyłącznie na przeciwdziałanie. To są właśnie też temu widzenia komisji, która się spotyka właśnie o ocenie. I to jest, to są pieniądze po prostu tylko i wyłącznie na profilaktykę. Zapraszam. Proszę o kolejne pytania. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, projektu. A, przepraszam bardzo. Komisja Budżetu i Finansów pod powyższą uchwałę zaopiniowała pozytywnie, które mam na sali. Dziękuję Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę tych za przyjęciem projektu uchwały. Proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tak, uchwała została przyjęta 12 głosami. Przechodzimy do punktu 4. Wnioski i oświadczenia rady. Bardzo proszę o zabieranie głosu. Ja w imieniu mieszkańców wsi Gołuchu chciałbym podziękować radnym, pani wójt, przedstawicielom za pozytywne zaopiniowanie tej uchwały. Na pewno kolejna droga w naszej gminie będzie zrobiona, to sprzyja jej estetyce wsi, bezpieczeństwu na drogach. Także bardzo dziękuję wszystkim. Sprawności samochodów w tym parku. 12 ja nie wiem, tam jeszcze klipy, ty mają wszystko? Nie. No tak mieszkańcy. No chyba się tam śpią. Gdzie mi zdrowie stać? No ja tam mieszkańcy. Nie jeździ, kiedy był. Nie, nie. Na pewno trzeba będzie decyzją z widowskiej przejąć część do profilaktyki właścicieli. Zgodę. Proszę? Zgodę, bo jeszcze nie zgodę. Nie, przejęcie. Przejęcie. Chciałem uzyskać odpowiedź na wcześniej zadane pytanie odnośnie tych krzaków, gdzie to mam się udać, żeby być właśnie tuż pobocze na drodze bliski z tymi garnik. No bo nie uzyskałem odpowiedzi. Już odpowiadam, to znaczy ja wyślę pana Łukasza, ale też ponieważ pan radny fajnie współpracował wcześniej z nadleśniczym, który był z innych wsi, to też może dodatkowo jako wsparcie proszę poznać i nawiązać współpracę z nowym panem nadleśniczym. Numer telefonu się zmienił? Zmienił się. Nie posiadam numeru. Miałem możliwości udostępnić. Proszę, mam kolejne pytania. Panie Wójcie, a taka droga, to jest gmina, to właśnie gmina, to już prowadzi do, prowadzi do państwa skóry, chociaż to obaz, ja mam na zasadzie, nie pomyślę, żeby wytłumaczyć, o co chodzi. I tam, jak tylko się wjeżdża, naprawdę są tam, no dołu, oni tam próbowali swoim sposobem jakoś tam to zasypywać, ale nie ma problemu, ja ją przekażę, tym bardziej, że z małym opóźnieniem weszliśmy po opadach na teren dróg, ale to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że musieliśmy tak jak gdyby udrożnić dojście do plaży w Kalotkach, bo tam, nie wiem, czy państwo jesteście zorientowani, tam z kolei ta droga tak naprawdę była przesunięta i biegła w skarpie. My musieliśmy po prostu usuwać tą skarpę i ją w tej chwili jak gdyby zabezpieczać.
w ten sposób, żeby nas po prostu było bezpieczne. I dlatego też troszeczkę nam przesunęło się tak jakby wyjście na drogę, poprawa tych budynkowanych. Tak. Jak zapisałam. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, to ja tylko chciałabym ewentualnie jeszcze Państwa poinformować, bo było to tak jak gdyby, nie wiem, przedmiotem bardzo rozległej dyskusji na ostatniej sesji. My swoim wnioskodawcom, ci, którzy zwracali się o dzierżawę pomieszczeń, czy części spicherza, zapowiedzieliśmy i takie są zapisy, że okres wypowiedzenia umowy jest 1 miesiąc, ale to nie o to, że chodzi. Chodzi o to, że odpowiedzieliśmy w sumie na wniosek, bądź też ofertę, która była taka bardzo, jak gdyby na razie, ogólna. Zwróciliśmy się do osób, które ewentualnie zgłaszały chęć zakupu i do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi. Więc jeżeli Państwo macie kontakt tu przez panią radną, to... Ja też dowiedziałam się, że rozumiem. Nie ma reakcji. To jest właśnie to, co ja próbowałam wyjaśnić, że tak naprawdę od złożenia chęci do realizacji jest bardzo w sumie droga i nigdy nie ma w sumie pewności, czy rzeczywiście do tego dojdzie, tak? Ja podkreślałam, że cele są tutaj w sumie zbieżne, my dalej jesteśmy zainteresowani, ale nie, wnioskodawca jak na razie do dnia dzisiejszego nie zareagował na naszego maila. Dziękuję Pani. Czy są jeszcze pytania? Znaczy jeszcze raz jakieś dobre potrzeby. Znaczy co, jak teraz właściciele gminy nie wyrażą zgody na wypuszczenie tej gminy, to tak się biorą to, że się wszystko cała inwestycja wpisuje. To znaczy tutaj tak jak gdyby tą decyzją cywilizacyjną, ja nie myślę, że byłaby taka sytuacja, bo to jest tak jak gdyby z odszkodowaniem. Poza tym ta część, która ten pas, który jest drogowy na gruntach prywatnych, tak naprawdę nie jest wykorzystywany rolniczo, bo to jest fragment w sumie skarby, tam są zakrzaczenia, ale mimo wszystko grunt prywatny. To się będzie wiązało oczywiście z jakimiś odszkodowaniami, które my jako gmina będziemy musieli tym właścicielom w sumie. Nie, to jest do wsi. A weźcie się. Może na moim. A to można też potem ewentualnie, jak będzie taka możliwość. Ta mapa jest u projektanta. Mapa do celu. Jest. To znaczy nie jest ta mapa, na której bardzo dokładnie to widać, tak? Bo my mamy ze sobą albo z Dołoportalu, albo z mapy, tak? Ale najbardziej widać to jest na tej mapie szczegółowej. My wyliczaliśmy, to jest lekko ponad 2000 metrów kwadratowych. To będzie jak gdyby nasz koszt też obciążający tą inwestycję. To jest rola. Rola, która tak naprawdę w ogóle nie jest jak gdyby przez tych właścicieli wykorzystywana na cele rolnicze, bo to stanowi fragment jak gdyby skarby poruszniętej prawo i zakrzaczeniami. Ale fakt, że ten pas jest na linii prywatnej. Chodzi o to, żeby ściągnąć ustalić. Ja naprawdę nic na temat nie wiem. Proszę ze mną nie rozmawiać. My nie znakowaliśmy. Proszę zobaczyć, czy ktoś tam może kto to znakował. To nie są byli mieszkańcy. Być może ktoś prywatny. Być może, jeszcze raz mówię, nie, my się nie przymierzamy do jakiejkolwiek decyzji. Ale no tłumaczę,
proszę w takim razie jeszcze porozmawiać. Nie my, jako gmina, znaczyliśmy. Bo nie zadaje. Nie żadne. Przez kogo? Nie, to jest projekt, to jest prawie drogi. Podatku jego mieszkaniec wsi, że pytał się tego człowieka, który już wtedy byłem odcięty, bo za mostem. To masz wszyscy metody, to tak jest. Mi nie przekazywał projektant jeszcze takiej w sumie informacji, znaczy na razie chcę tyle powiedzieć. Natomiast jeżeli nawet jeżeli byłaby nawet taka konieczność, no to niestety coś trzeba wybrać, bo albo się robi problem, albo się zostawia drzewo. Nie no, na pewno no, nikt nie będzie walił z dwóch stron. Nie, nie. Prawa strona na pewno zostanie, bo tam w ogóle jest tak jak gdyby budowana infrastruktura, tak? Bo tam jest jak posisacja. Tam jest tak. Jest jakieś inne? Jeżeli nie ma pytań, w takim razie dziękuję wszystkim za brak w sesji. Stwierdzam, że kogoś znaczy Państwo, że kończyć nie znaczy się. Thank you.